Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Tails Noir. Moi drodzy, ta gra ma paskudny system zapisu, musiałem wszystko przeklikać znów to, co było w ostatnim odcinku. I naprawdę to jest dramatyczne, bo musiałem z filmem na YouTubie śledzić wszystkie moje wybory i je znów tak jakby przeanalizować i przeprowadzić jakby ponownie w tym dialogu. Głupota straszna, mega głupota, bo gra tak naprawdę się zapisała w tym momencie, gdzie znaleźliśmy się w ogóle w tym domku u niej, w tym mieszkaniu. Więc no, to jest dramatyczne. W sumie, dlaczego nie było odcinków od ostatnimi czasy? Z tego powodu, że, moi drodzy, ja troszeczkę testuję swój content, patrzę, co wam się bardziej podoba, co wam się nie podoba. Oprócz oczywiście takich gier jak Graveskipper, który mi się podoba osobiście i lubię w niego sobie pograć czasami, no to właśnie takie gry typu Tails Noir czy co innego, Apoptosis, który ostatnio wlezł, tak, Apoptosis, to się chyba tak nazywało, mniejsza. To są właśnie gry testowe, które sobie sprawdzam, jak wchodzą. No i na przykład widzę, że was kręcą mega gry erotyczne, nie wiem czemu, ale was kręcą, więc... Gry takie właśnie psychodeliczne, pod tekstem erotycznym, czy bardziej takim pojebanym, jak najbardziej będą się często u nas pojawiać. Gry takie jak Tails Noir, czy na przykład, no nie wiem, Rain, jak się ta gra nazywała? Rain World, o. No, Rain World raczej już nie będzie u nas na YouTubie, na naszym kanale, raczej być, znaczy inaczej, może będzie, ale raczej w formie streamów. Na pewno nie w formie odcinków, no bo gra jest ciężka i myślę, że takie rozgrywki fajnie byłoby sobie poobserwować na żywo, z waszymi podpowiedziami. No, więc tak jak właśnie wam powiedziałem, kontynuujemy sobie oczywiście. No i co? Mieliśmy zadzwonić chyba do naszej klientki. Do kogo zadzwonisz? Znaczy, najpierw do mamy mieliśmy zadzwonić. Dom Lotrów? Cześć, mamo. Kowi, która jest godzina? Wszystko dobrze? Coś sobie zrobiłeś? Nic mi nie jest, chciałem po prostu zadzwonić. Całe tygodnie nie dzwonisz, a potem nagle przychodzi cię chęć o 5 nad ranem? Chyba się nie cieszę, że zadzwoniłem. Cieszę się. Potrzebujesz pieniędzy? Co, wygrałeś duży zakład w karty? Do czego potrzebujesz? Mamo, wszystko mi w porządku, nie musisz się martwić. No dobrze, skoro już dzwonisz, może mi pomożesz. Ciągle widzę pod łóżkiem te cholerne pająki. Pająki? Duże? Są ogromne. Nie boję się, ale skąd one się biorą? Muszę zajrzeć, bo ja... Jasne, zadzwonię za tydzień albo dwa. Jestem zabiegany. Nie no, mogę później. Nie będę dzwonił przez tydzień albo dwa, nie martw się o mnie. Dobrze, dobrze. Nigdy nie masz czasu dla swojej matki. Może znajdziesz, kiedy umrę. Mamo, kocham cię. Ach, oj, też cię kocham. Pamiętaj, aby jeść śniadanie i rzuć palenie. Pa, kochanie. Do kogo zadzwonisz? Do Det. Do Det czy do Anatoliego? Do Det. Halo? Od Det tu detektyw Lotr. Przepraszam, że dzwonię o takiej porze. Pan Lotr? Mąż nie wrócił na noc. Widział go pan? Nie wiem, jak to powiedzieć. Na pewno nic gorszego niż sądziłam. Proszę mi po prostu powiedzieć. Oddet, powinnaś zgłosić zaginięcie. O nie, mój pasterzu. Żegnaj, Odet, czy spróbuj nie zapomnieć? Żegnaj, Odet. Ale proszę się nie rozłączać. Odłożymy telefon. Do kogo zadzwonić? Do Anatoliego. Dolly! Anatoli? Oj! Dlaczego mówisz głośniej niż zwykle? Mój syn właśnie zrobił kupę! Gratulacje. Pracujesz dzisiaj? Dla ciebie zawsze. A co jest grane? Płyta gramofonowa. Tak to leciało? Czekaj. Co to mówiłem? Odjedziesz o 9:00? Płacę za cały dzień. No pewnie. Holy Tolly. Dynamiczny duet chłopaków detektywów. Przestępcy tego świata, drżyjcie! Anatolij, tylko pamiętaj, żeby coś na siebie złożyć. Ty tu jesteś szefem. Jak mi zapłacisz, to założę nawet cylinder. Widzimy się u ciebie? Nie, chwila. René, jaki to adres? Niech odbierę cię z 1640 Alabama Street. To ulica stąd. Dzięki, Toli. 1640 Alabama Street. Wiesz gdzie to? A, sorry, to ona mówiła. Tak, w dzielnicy portowej. Czekaj, Howie. Co to za René? Później ci powiem. Dobra, nie mogę się doczekać. Muszę lecieć, gówniarz się rozpłakał. Ach, życie ojca. Widzimy się w aucie. Otwórz telefon. Do kogo dzwonisz? Do nikogo. Okej, René. Co dalej? Dobrze, zacznijmy od furgonetki. Dzwoń do mnie na bieżąco. Dam ci mój numer. Kim jest Odette? To klientka. A dokładniej? To dla niej śledziłem faceta, którego poćwiartowali w The Bite. Była jego żoną. O nie, biedna kobieta. Tak, nie jestem dumny z tej rozmowy. I nie powinieneś, ale to nie koniec świata. Każdy reaguje na śmierć inaczej. Co mam zrobić, kiedy znajdę furgonetkę? Musimy potwierdzić, czy przewozi ciała z The Bite. A jeśli tak, to dokąd i dla kogo? Czegokolwiek się dowiesz, od razu zadzwoń. Jasne. Muszę się przespać. Możesz tu zostać jak długo zechcesz. Nikt nie wie o tym miejscu. Pójdę do domu. Widzimy się wieczorem? Jasne. Nie chcesz zostać? O! Nie. W razie czego zadzwoń. Uważaj na siebie. Cześć, René. Nasza lisiczka. Co to za sprawa? Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć, ale mam szansę coś zmienić. Dupcia, pora, żeby świat poznał twoje imię. Howard! Nie chodzi o moje imię. Imię twoje i twojego partnera, Tolly! Próbuję zmieniać te głosy, moi drodzy, tak jak prosiliście, ale ja pewnie zaraz zapomnę. No i jesteśmy w Gastown. Dobry pasterzu, ale tu elegancko. Pozory mylą. Nie w moim przypadku. Ty idź zagadywać, kogo trzeba, a ja sobie odsapnę. Kiedy ma przyjechać ta furgonetka? Mam nadzieję, że wkrótce. Ani się obejrzysz, a już tu będzie. Przyniesiesz mi coś do poczytania? Spróbuję. Dzięki, bracie. Strasznie gorąco, jestem taki leniwy. Nie musisz mi mówić. Gastown. Dobra. Szukamy furgonety. Wood Palace, sklep meblowy. Mogę tu wejść? Przydałaby mi się kanapa. Właściwie to jakakolwiek kanapa. Niekoniecznie nowa. Okej. Szukamy. Sklep monopolowy. O, no tak. Tutaj to wejść mogliśmy. Louis. Przepraszam pana, właśnie czekam na dostawę. Mógłby pan przyjść później? Daje pan Starling Cider? Proszę, żeby pan wrócił za chwilę. Muszę zamknąć sklep. No dobrze. Tuńczyk. Witaj, jestem Nerton. Dzielę się ciekawostkami. Wystarczy nacisnąć przycisk. Śmiało, spróbuj. Naciśnij przycisk. Jajka są bardzo potrzebne, a oprócz tego świetnie się sprawdzają jako ozdoba do domu. Rośliny, które są skaleczone lub w kiepskim stanie, wydają ultradźwięki, jakby krzyczały. Bobry jedzą 1 000 000 pizz dziennie. Jezu, zaplecze. Nie mogę tak tam po prostu wejść. Właściciel mnie obserwuje. Dobra, wychodzimy stąd. Mega długie loadingi ma ta gra. Księgarnia. Puci. Dzień dobry. Zapraszam do zakupu książek. To dobre dla umysłu. A chyba pan te sklejone kartki słowami? Co? Co może mi pan powiedzieć o okolicy? Nie jestem księgarzem, nie przewodnikiem. Mogę polecić podróże kulinarne po Gastown. Brzmiało pikantnie. Ach, dobrze ujęte. Ach, ma pan te sklejone kartki ze słowami? Proszę pana, jesteśmy w księgarni. Czego pan szuka? Ma pan coś autorstwa Renée Wilson? Nazwisko brzmi znajomo. Ach, tak. Młoda lisia pisarka. Owszem, mam jej książkę. To młoda pisarka? Owszem, zadebiowała w wieku 25 lat. Jestem pod wrażeniem, że udało jej się opublikować tę książkę. Jaki ma tytuł? Wstęp do mechanizmu władzy systemowej. Nieszczególnie chwytliwy. Co się o niej mówi? Mówiąc szczerze, nic. Aż dziw, że ktoś wydał taką książkę. Na szczęście autorka nie brzmi na historyczkę, ale żaden klient o nią nie pytał. Dość szalone. Jakie książki pan poleca? Nie znoszę tego pytania. Proszę samodzielnie poznawać literaturę, wykształcić własny gust. Ale chyba pan jest tu ekspertem. Zgadza się. Proszę mi wybaczyć. Nie wątpię, że kieruje panem autentyczna ciekawość. Większość społeczeństwa bezmyślnie konsumuje najnowsze mody. Wie pan co? Ja i tak nie mogę sobie pozwolić na zakup. Próbuje pan mnie rozdrażnić? Jeśli tak, muszę pogratulować sukcesu. Ma pan coś o wielkich małpach? Ach tak, o naszych najwspanialszych przywódcach, których traktaty ma obowiązek sprzedawać każda księgarnia. Oczywiście mogę panu zaoferować kodeks wielkich małp. Straciłem swój egzemplarz w pożarze. Tak, słyszałem, że mają tendencję do samozapłonu tuż za nieszczęście. Czy któreś z wielkich małp wydała coś samodzielnie? Nie. Zapewne wygłaszanie opinii niepotwierdzonych przez kworium i trzykrotnie certyfikowanych byłoby zbyt ryzykowne. Proszę mi wybaczyć, wezmę jeden kodeks. $3, jeśli jest pan zdecydowany. Tak poproszę. Skoro pan nalega, proszę bardzo. Zaznaczył o książkach. Długo tu pan pracuje? Już 13 rok. Przejąłem sklep po mojej świętej pamięci mamusi, choć system organizacji regałów musiałem pracować od nowa. Będzie pan sprzedawał książki do końca życia? Mam taką nadzieję. Marzy mi się umrzeć po przeczytaniu ostatniej strony doskonałej powieści. Ja też lubię książki. W takim razie będzie pan tu zadowolony i zawsze mile widziany. Okej, podam stąd. Mamy kodeks małp, tak? Ekwipunek. Obowiązkowa lektura każdego obywatela. Szkoda, że nie możemy to jakoś, wiecie, sprawdzić czy coś. Trochę lipa. Klucz do windy towarowej z szatni. Okej, niewielka paczka jadalnych nasion. Pełna bzdur, którymi ma przyjmować całe miasto. Ma się przyjmować całe miasto. Ej, to w takim razie mamy czym... Kurwa, nie chciałem tu. Tym się biega? Tym się biega. Mamy coś dać ci do przeczytania. Ale widzę, że nie chcesz. Sen. Okej. Chleb sporywczy. Doktorek. O, mu. Pierutkie gazetki. Bu, to ty? Jestem mu. Kto to był? A, królik z Grenville. Cicho, idź już sobie, otraczasz mi klientów. Masz coś dla leniwego taksówkarza? Gazetę, krzyżówki albo coś specjalnego? Tylko dla dorosłych. A, myślałem, że czasopisma dla dorosłych są nielegalne. To korwanki, koloruje się wyzywające kontury. Całkowicie legalne, tylko mniej ekscytujące. To poproszę. Mądry wybór. $2. Proszę. Co się dzieje w okolicy? No, to znaczy? Widziałeś jakieś podejrzane pojazdy? Mam lepsze rzeczy do roboty niż ci samochody. Ja tu prowadzę biznes. Dzieje się coś niepokojącego? Chłopie, gołębie tak się rozbismarniły. Coś powinienem podłożyć trutkę, inaczej będziemy mieć kolejną gęsiorową zarazę. Gęsiory nie zasługują na taką pogardę. A więc masz szacunek do brudnych, bezmyślnych ptaszysk? Może jeszcze otwierasz drzwi karaluchom? Powinienem uważać takich zabawnych miejscowych? Nie jestem zabawny i miejscowy. Powiedzieć ci rymowankę? Pewnie. Czekuszka. A, przepraszam, co to jest? Gryzoń? Co chociaż mały nie zostawia innym ani okruszka. Czekuszka. Nie rozumiem. Czekuszki są znane z zakładności, mimo że są małe i niewielkie, niewiele im potrzeba. Nieważne. Coś jeszcze? Nic. Tam nie ma sklepów, które mógłby przyjąć dostawę. No bo my szukamy teraz miejsca z dostawą, okej. Aktorek. Na wielkie małpy, co za majestetyczna szczęka. O takich kościach wiele gatunków może tylko pomarzyć. Dzięki sam wyhodowałem. Oczywiście, twój gatunek ma swoje własne dziedziczne problemy, ale z chęcią przyjrzałbym się bliżej, jeśli nie masz nic przeciwko. Być może istnieje współzależność. Czemu dokładnie chcesz się przyjrzeć? Możesz pokazać kły? Powiedz. Fascynujące. Brak nagryzu. Delikatnie zakrzywienie kłów. Podstawa nie jest pożółkła, ale też nazbyt blada. Brak nagryzu? Nagryz oznacza niższe standardy etyczne, co z kolei prowadzi do odrażających wzorów zachowań. Nie jesteś chyba dewiantem seksualnym. Ach tak, najgorszego typu. Jeśli chcesz to zmienić, mogę przepisać stosowny zabieg. Nie, dzięki. Musiałem to proponować w imię nauki. Zakrzywienie? To wskazuje na inteligencję poniżej przeciętnego poziomu drapieżników mniejszych, ale nie jest tak źle. Zapewne uprawiasz jakiś kreatywny zawód, co? Można tak powiedzieć. Kolejne zwycięstwo nauki nad szczękami. Co to za dyscyplina naukowa? Odontologia. Pozwala przewidzieć pozycję społeczną, ekonomiczną różnych gatunków. Opublikowałem książki na ten temat. Wow. Zapraszam do mojego gabinetu na bardziej szczegółowe badania fenomenalnej szczęki. Do zobaczenia. Okej, sklep spożywczy. Jeszcze jest taki sen. Spożywka pewnie nic nie ma. Delta. Plakat, lodówka. Rolling Cedar. Może to tutaj? Nie wygląda zbyt świeżo. Plakat. Morskie chrupki. Dobra nocna przekąska. Dzień dobry, może spróbuje pan paluszków jabłkowych w miodzie i orzechach? Daje pan cydr Starling Cider? Oczywiście, jabłkowy, malinowy i gruszkowy. Czeka pan na dostawę? Mam na stanie stałe skrzynki w każdym smaku. Skąd takie pytanie? Z ciekawości, a ma pan jakąś specjalną partię? Tylko to, co widać. To wszystko wyroby wysokiej jakości. Szukam świeżego i sezonowego. Na szczęście w końcu dostałem pomidory i suszoną cebulkę. Nie znoszę warzyw. Po prostu niewłaściwie je pan przyrządza. Wiem, że niby są zdrowe, ale nie mogę się do nich przekonać. Nie trzeba się martwić, że zjadło się za dużo. Większość z nas spożywa ich za mało. Mało kto je świadomie. Martwi mnie to. Wszyscy lubią wygodne, gotowane jedzenie, a ono nas zabija. Żeby się o tym nie mówi. Obawiam się, że negatywne wiadomości z branży rolniczej to nie materiał na pierwsze strony gazet. O Jezu, to poważny problem? Miejmy nadzieję, że sytuacja niedługo wróci do normy, ale przez to, że wszystkie warzywa i owoce pochodzą z upraw, przez jakiś czas będą droższe. A pan papierosy Red Apple? Oczywiście, $3 za paczkę. Poproszę. Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia. To było szybkie. Wiecie co? Ta gra ma problem. Kupić paczkę papierosów, ogarnąć życie, upić się. Znaleźć fałszywą furgonkę Starling Cider. Troszeczkę nie rozumiem, Nie rozumiem celów tej gry. Naprawdę. Nie rozumiem pod tym względem, że nie mamy tutaj takich questów, typowych questów. Tylko gra nas rzuca gdzieś i radź sobie sam. Domyśl się, co masz zrobić. Być może jestem zbyt mało inteligentny, nie mówię, że nie. Ten. Tak. Akurat mam przerwę na papierosa. Co powiesz na towarzystwo? Towarzystwo nieznajomego? No, rzeczywiście. Nieznajomi tu przyjaciele, których jeszcze nie znasz. Rany, ty nie jesteś stąd, co? Odwiedzam znajomego, ale jest jeszcze w pracy. No dobra, nie zaszkodzi czasem sobie pogadać. Co słychać? To twój sklep? Tak, od paru lat. Jak ci się podoba? Koszty utrzymania są tu niebotyczne. Mógłbym żyć za grosze na West Endzie, ale tam za drugi dom nie ma nawet prądu. No tak, trzeba iść tam, gdzie są pieniądze. Szału mnie doprowadza, sprzedaje tu burżujskie kolorowe żarówki, a połowa miasta żyje przy świecach. Myślisz, że kiedyś będzie lepiej? Wątpię. Żyjemy w beznadziejnym świecie. Nie wiem, według mnie jest w porządku. Czaruj się dalej. Dlaczego sprzedajesz elektronikę? Z elektroniką wiadomo, czego można się spodziewać. Jest wiele wszystkiego innego na tym świecie. Wszystko i tak się psuje. I dobrze, inaczej nie miałbym pracy. Chyba nie takie łatwe. To na pewno łatwiejsze niż większość spraw w życiu. Co możesz mi powiedzieć o miejscowych? Same dupki żołędne. Dlaczego? Bo tu mieszkają. Dobra, na mnie już pora. No, Rolling Cedar. No dobra, tylko tak. Widać było, że chłopaki... Muszę szybko iść do monopolowego. No właśnie, czyli ten monopolowy. Furgonetka Starling Cider. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. Nieźle się spisali. Sklep monopolowy. Już wszystko, dziadku. Widzimy się za tydzień. Louis. Dzień dobry, jestem Louis. W czym mogę pomóc? Jak to dobrze rozegrać? Szukam czegoś na specjalną okazję. Doskonale, interesuje pana alkohole ciemne czy jasne? A może coś pośrodku? Coś wyrafinowanego jak ja. Może zasmakowałoby panu Golden Oak, dojrzewający przez 12 lat w dębowej beczce. Lubię próbować nowości. Co przyszło w dzisiejszej dostawie? A, to zwyczajny cydr Starling Cider. Nic wyjątkowego, ale jest bardzo popularny. Mogę wziąć z samej skrzynki? Prosto z wytwórnicy jest zawsze najlepszy. Zapewniam, że to, co mam na półkach, jest równie dobre jak towar dostawy. Jeśli pozwoli mi pan kupić towar prosto ze skrzynki, na pewno pan nie pożałuje. Ja naprawdę doceniam zainteresowanie, ale najpierw muszę zainwentaryzować. Co się stało? Dlaczego się tak pan denerwuje? Proszę pana, to jest mój sklep. Nie pozwolę się tak... napastować. Nie pozwolę się napastować w moim własnym sklepie. Proszę albo coś kupić, albo natychmiast wyjść. Louis, jestem prywatnym detektywem. Musimy o czymś porozmawiać. Co? O czym? No dobrze, jeśli da mi pan spokój... Słyszał pan o Claricie Bloodworth? Tak, słyszałem. A kto nie słyszał? To właścicielka tego baru, The Bite, zdaje się. Czy kiedykolwiek ją pan spotkał? Skąd? To nie ktoś, na kogo można wpaść na ulicy. Skąd przyszła ta dostawa? Z hurtowni. Bardzo chciałbym sprzedawać tylko własne wyroby. Niestety trudno do nich przekonać klientów. Nie wszyscy mają gust. A sprzedaje pan jakiś towar z The Bite? Jaki? To przecież klub, nie sprzedają nic poza barem. A pan klient na dzisiejszą dostawę? Ja nawet jej nie rozpakowałem. Już mówiłem. Może pan... spróbuje pan mojego portera? Czy pan próbuje mi przekupić alkoholem? Nie, nie. Po prostu jestem gościnny. Kieliszek czegoś dobrego zawsze pomaga. Oj, wiem, że w tych skrzynkach leżą poćwiartowane ciała. Musisz mi pomóc. Błagam. Nie wiem, co mam panu powiedzieć. Ten sklep to moje życie. Nic poza nim nie mam. Mogę ci pomóc, ale musisz powiedzieć mi prawdę. Co mam niby powiedzieć? I tak by pan nie zrozumiał, gdybym miał coś do powiedzenia. Nikt się nie dowie, nienawidzę Bloodworth. Nic się nie stanie. Nie chodzi tylko o mnie. Inaczej może bym się odważył, ale niestety. Proszę zrozumieć i zostawić mnie w spokoju. Pomóż mi zrozumieć, jestem po twojej stronie. Pan tylko pogorszy sprawę. Louis, zbadam przestępstwa Clarice'y. Zadbam o to, żeby nic się nie stało. Może jeśli upuszczę klucz, a pan włamie się na zaplecze? Szybko tam zajrzę. Nigdzie się nie ruszaj. O. Pytanie, czy on nie zamknie. On ukrywa. Skrzynka. Stoisz przed zamkniętą drewnianą skrzynką. Bliżej się z bliska. Zwykła skrzynka z płaskim wiekiem, z taniego drewna. Na boku namalowano logo Starling Cider, już wyblakłe. Przyjrzyj się wieku. Nie widać zamka ani prostego sposobu na otwarcie skrzynki. Zbadaj wiek, zastanów się bardziej nad skrzynką. Dobrze, zastanówmy się najpierw. To właśnie skrzynia, której szukałeś, ale nie do końca chciałeś ją znaleźć. Teraz ją znalazłeś. Dobra robota. Badaj wieko. Delikatnie przesuwasz palcami po krawędziach wieka. W pewnym momencie wyczuwasz niewielkie wgłębienie. Podważ wieko. Przy odrobinie wysiłku wieko się otwiera. Zajrzyj do środka. W środku znajduje się kilka niewielkich pakunków zawiniętych w gruby, srebrzysty papier. Tylko znowu się nie zżygaj, dasz radę. Odwijasz kawałek papieru. Twoim oczom ukazuje się starannie wycięty kawałek czyjegoś ciała. Powąchaj rozwinięty pakunek. Czujesz mieszaninę odurzających zapachów. Słodkich, tłustych i lekko kwaśnych. Przyjrzyj się zawartości pakunku. Mięso ma bladoróżowy kolor i ledwie widoczne włókna. Cholera, nie mogę, dosyć się już naoglądałem. Czyli to jednak ciała. Widziałeś? Nielegalne filety rybne? To niebezpieczny czarny rynek. Myślisz, że nie znam zapachu ryb? Cóż, nie wszystkie ryby mają mocny zapach. Opowiedz mi o wszystkim. Nikt inny nie da ci takiej możliwości. No nie, dobra, od kiedy wiesz, co jest w skrzynkach? Dowiedziałem się niedawno. Miałem nie zaglądać do skrzynek, ale musiałem poznać prawdę. Żałuję. Mogłem nadal udawać. Opowiedz mi o wszystkim. Nikt inny nie da ci takiej możliwości. Ale jeśli ona się dowie, że komuś powiedziałem, wyrzucą mnie za mur miejski, rozumiesz? Jeśli piśniesz komuś słówko, to po mnie. Louis, jak to się stało, że masz w sklepie skrzynki poćwiartowanych ciał? Nie miałem wyboru. Los przysiągł się przeciwko mnie. To był trudny, ale miałeś wybór. Nieprawda. W życiu tego nie zrozumiesz. Próbuj mi wytłumaczyć. Dlaczego ja? Dlaczego ona? Żadna z nas nikogo nie krzywdziło. Całe życie ciężko pracowaliśmy i płaciliśmy podatki. Wszystko przez te cholerne miasto. Dlaczego leki nie są darmowe? Ona? Ktoś tobie bliski? Pani Bloodworth utrzymuje moją siostrę przy życiu. Płaci za jej leczenie. Nawet gdybym sprzedał sklep, to byłoby za mało. Płaci za jej leczenie? Lia jest ciężko chora. Nie może pracować. Musi do końca życia zażywać drugie leki. Do tego wizyty u lekarzy. Dzięki Bloodworth ma wszystko na czas. Za darmo. Co robisz z tymi skrzynkami? Nic. Opiekuję się nimi do czasu dostawy. To wszystko. Dostawy? Dzwoni do mnie jakaś kobieta. Zamawiała to, co zwykle. Jeden z moich chłopaków zawozi jej towar. Zabroniono nam o cokolwiek pytać. Co to za kobieta? Wiem tylko, że ma na imię Bajwa. Zapiszę ci adres. Jeśli Bloodworth się dowie, to już po mnie. Trzymam tajemnicę, obiecuję. Dziękuję za zrozumienie. I za to, że mnie wysłuchałeś. Dzięki, Louis. Na mnie już pora. Co? I co zrobisz? Powiem się więcej o tej Bajwie. Dlaczego chcesz się wplątać w taką przykrą sprawę? Nikt cię do tego nie przymusił, tak jak mnie. Zapewniam, że tego pożałujesz. Ty rób swoje, a ja swoje. Proszę, obiecaj, że nikomu o tym nie powiesz. Nie mogę żyć w strachu. Nie masz się czego bać. Dziękuję. Pas też wskaże ci drogę. Jasne, tak jak wskazał drogę tobie. Pasterz ma nas w dupie. Jesteśmy zdani na siebie. Myślę, że na ciebie już pora. Jeszcze jedno pytanie. Kiedy Bajwa spodziewa się dostawy? Ostatnio dostała kilka dni temu. Zamówiła na dzisiaj pudełko cygar, ale nie wiem, czy to będzie wszystko. Ja je dostarczę. Muszę poznać kupca. Nie, nie możesz. To będzie podejrzane. A jeśli Bloodworth się dowie, Lea... Możesz mi zaufać, to nie jest mój pierwszy raz. Daj mi cygara. Ja... Dobrze. Nie powstrzymam cię. Moje życie może być nic nie warte, a jeśli nie będziesz ostrożny, inni też ucierpią. Uważaj na siebie, Louis. Udało ci się przekupić Louisa na duchu. Pokrzepić Louisa na duchu, Boże. Uczęstuj się nie wiem czym, nie przeczytałem. Ciągnąć? Nie. Powodzenia, Louisie. Okej. Powinienem zadzwonić do René. Czy jest tu jakiś telefon? Pewnie nie ma. To jest jakiś hotel. Szybko się obrobiliśmy z tym, nie? Ginger. Zegar René. Harold, no właśnie, ale chciałem najpierw dać gazetkę naszemu koledze. To dla ciebie. Korwanka? Czy ja mam 5 lat? To dla dorosłych, zobacz. A, kocice, dobry wybór. Nie mogę się doczekać, co tam wymalujesz. Dzięki. Daliśmy mu kocicę. O, matko. Nie mam co iść dalej. Harold. No nie, gdzie to ja? Wszystko w porządku? Nie przejmuj się, mój synu. Tylko, żebym sobie przypomniał. Zapomniał pan o czymś? Jeśli spadła mi tutaj... Ważnego? No moja obrączka ślubna. Że ona się wścieknie? Mam nadzieję, że nie. Marło dawno temu. A, przykro mi. Synu, gdybyś pomógł mi otworzyć ten włas. Szukam tej obrączki, ale pan nie może dojść do studzienki. Muszę się dostać do tej studzienki. Może nie jestem młody i silny, ale nie mogę stracić obrączki. To zbyt niebezpieczne, a obrączkę mogę już popłynąć na drugi koniec miasta. A jeśli zapomnę o Irmie? O kim? O mojej zmarłej żonie, mojej jednej miłości. Jak pan spisze wszystkie wspomnienia? To dobry pomysł. Może jeśli się pospieszę... Pamiętają ktoś jeszcze? Nie mam nikogo. Od 17 lat. Tęsknę mi za popołudniami w czyimś towarzystwie. Za wspólnym karmieniem gołębi, rozwiązywaniem krzyżówek. Muszę już iść. Mam nadzieję, że znajdzie pan to, czego szuka. Zegar. Zegar porowy, jak zawsze, czuwa nad Gastown. Nie przestawaj, staruszku. Ginger. Dzień dobry, młodzieńcze. Dzień dobry, pani. Jak się mają gołębie? A, mają się bardzo dobrze, dziękuję. Te gołębie są moimi najbliższymi przyjaciółmi. Są pani bliżsi niż rodzina? Zgadza się. A na pewno poświęcają mi więcej uwagi. Nikt już nie chce spędzać czasu ze starszymi osobami. Nie ma pani bratniej duszy? Już od wielu lat nie. Chodzi tu pani regularnie? Wychodzę codziennie od 5 lat. Bardzo przyjemnie, cicho i spokojnie. Nie wolałaby pani towarzystwa? Moi pierzaśni przyjaciele są towarzystwem. Myślę, że jest najlepsi przyjaciele. Mój drogi, czy udało ci się kiedyś poznać bliżej głębia? Tak, ale nie chciałem zbliżać się do jego poziomu. Bardzo zabawne. Twoja strata. Ale mówiąc poważnie, co pani w nich widzi? Może nie są szczególnie bystre, ale jest w nich pewna niewinność. I są takie wesołe. Nie chciałabym pani mieć oprócz nich jakichś normalnych przyjaciół? Ja lubię być sama. Choć oczywiście od czasu do czasu zastanawiam się, czy istnieje ktoś, kto chciałby być sam ze mną. Przed chwilą spotkałem kogoś, kto może chciałby panią poznać. Wiem, że masz dobre intencje, ale nie musisz się nade mną żalać. To nie tak. Po prostu uważam, że do siebie pasujecie. Nie bierz tego za zainteresowanie, ale dlaczego uważasz, że spodobałoby mi się jego towarzystwo? Lubię gołębie. Tak myślę. I kto to taki? Ten pan, który tam stoi. Chciałaby go pani poznać? Możesz mu powiedzieć, że jeśli ma ochotę, na mojej ławce jest dla niego wolne miejsce. Na pewno się ucieszy. Ej, ziomo. Co pan powie na towarzystwo? To bardzo miłe z twojej strony, ale tylko bym cię zanudził. Nie umiem już odpowiadać tak jak kiedyś. Nie chodzi o mnie. To ktoś, komu również blokuje towarzystwa. To brzmi jak ktoś, kto mógłby mnie znieść. Ten ktoś jest tam, przy gołębiach. Taka elegancka kobieta. Nie chcę jej przeszkadzać. Już to z nią uzgodniłem. Miało. No nie wiem. Dawno nie poznałem kogoś nowego. Lubi pan gołębie? Owszem. Irmina miała pięknego gołębia. Ciekawe jakiego. W takim razie powinien pan polubić tamtą panią. Proszę spróbować. No dobrze. Nie zaszkodzi spróbować. Do dzieła, Haroldzie. Proszę jej powiedzieć, że przysłał pana shop. Powodzenia. Nic tu po mnie. Jakaś bitka? Co tu się dzieje? Się chyba napierdziela. Hotel. Hotel Daviandean. Nie dla takich jak ja. Dobra. Dzwonimy jeszcze tylko do naszej koleżanki. Kto mówi? Mam trop. Świetnie. Zamieniam się w słuch. Kalisa wykorzystuje sklep monopolowy jako przykrywkę. Kto jest klientem? Niejaka Bajwa. Nie wiesz, kim ona jest? Jeszcze nie, ale dostaję ze sklepu dostawy na telefon. Wiesz, na jaki adres? 350 West Georgia Street, kojarzysz? To w Tops. Ciekawe. Masz kota na wizytę domową? No pewnie. Uwielbiam zaglądać ludziom przez chwilaki. Tylko nie pytaj jej, dlaczego kupuje trupy. Wystarczy mi podchwila pytanie i ważna obserwacja. Ja no coś wymyślę. Mam dla niej dostawę. O, dobrze. O, dobry pomysł. Ale nie stanie się do domu. Może zaprosi mnie na herbatę albo oczaruje ją. Odnoszę wrażenie, że nigdy nie masz planu. Ale skoro to działa... Oby tylko bajba mnie nie zjadła. Nic się nie stanie. Zadzwoń, kiedy skończysz i pojedź prosto do jej domu, dobrze? Do domu? No tak, teraz tu mieszkasz. Ach, jasne. Na razie. Okej. No to skoro tak, lecimy. Jedziemy, Toli. Tak? Dokąd? Tops, w drogę. Zapisywanie. Moi drodzy, skoro tu jest zapisywanie, to myślę, że dzisiaj sobie skończymy na tym. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Do nowego, szefie. Rozgryzłeś sprawę? Nie, ale mam dobry trop. A, no to do dzieła, bracie. Czuję, że kraicie coś grubszego. Uważasz na siebie, co nie? Spokojnie. Nie zabiję ci najlepszego klienta. Najlepszego przyjaciela to na pewno. Ale jeśli najlepszym klientem, to gdzie napiwek? Bo najlepsi przyjaciele nie powinni stawiać napiwków. To byłoby nieuprzejme. Chcesz być uprzejmy? Nie wiedziałem, że obracasz się w wyższych strefach, Howie. Planujesz zostać ministrem? I mój drogi, dobra? No. Więc, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. W następnych odcinkach z Tails Noir. Trzymajcie się. Hej, hej!